Pora na kolejne wydanie naszego programu informacyjnego. Dzień dobry, Grzegorz Szałkowski. Witam po raz 200. Zapraszam na studio Grupy Orlen. Oto najważniejsze tematy dzisiejszego programu. Wizyta minister Jadwigi Emilewicz. Ogólnopolski szczyt energetyczny w Gdańsku. Gala Tygodnika Płockiego. W ubiegłym tygodniu gościliśmy w naszej grupie minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigę Emilewicz. Odwiedziła jedną ze spółek oraz zwiedziła zakład produkcyjny w Płocku. Przy okazji wizyty w Płocku minister Jadwiga Emilewicz odwiedziła największego pracodawcę w tym regionie Europy. Zarówno przedsiębiorczość, jak i technologia, które są w zakresie ministerialnej odpowiedzialności, świetnie odnajdują się właśnie w grupie Orlen, gdzie odpowiedzialny biznes oparty na nowoczesnych rozwiązaniach jest dobrym przykładem zastosowania teorii w praktyce. Podczas wizyty minister Emilewicz odwiedziła centralną siedzibę Orlen Laboratorium. Budynek laboratorium centralnego jest to jeden z największych obiektów w tej chwili w Polsce i w Europie. Posiada około 445 sal laboratoryjnych, około 1300 stanowisk pracy. Jest to budynek największy, najnowocześniejszy w tej chwili w części polskiej i europejskiej. W budynku tym zostały zlokalizowane laboratoria z 6 lokalizacji na terenie zakładu głównego. Są to pracownie, pracownia przerobu ropy, pracownia paliw i aromatów, pracownia ścieków i produktów petrochemicznych, pracownia chromatografii, dział badań i rozwoju, jak również dział logistyki, który zajmuje się poborami na terenie zakładu głównego, zwożeniem próbek z punktów poborów, jak również obsługuje całą grupę kapitałową. Dopełnieniem spotkania było zwiedzanie terenu zakładu produkcyjnego Orlenu w Płocku. Za nami 7. edycja Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego. Szczyt tradycyjnie odbył się w Gdańsku, a tematem przewodnim spotkania było hasło Energetyka dla gospodarki, gospodarka dla energetyki. Jednym z uczestników szczytu, a także głównym partnerem był PKN Orlen. Intencją organizatorów Ogólnopolskiego Szczytu Energetycznego było ponowne zebranie przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki, by przeprowadzić dyskusję ukierunkowaną na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki Unii Europejskiej. Jedynym z zaproszonych do dyskusji uczestników był Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy do spraw energetyki PKN Orlen. Wziął udział m.in. w panelu dotyczącym strategii grup energetycznych w reakcji na nowe trendy rynkowe i zmiany technologiczne. Orlen jest już aktywnym uczestnikiem rozwijającego się obszaru energetycznego i ma konkretne plany na przyszłość. W ubiegłym roku oddaliśmy do eksploatacji blok parowo-gazowy w Płocku mocy 640 MW, największy w Polsce, jeden z największych w Europie bloków parowo-gazowych. Zastanawialiśmy się jeszcze nad tym, czy nie budować bloku gazowego szczytowego w lokalizacji Płocka albo Włocławka. Natomiast nie było ekonomicznego uzasadnienia dla budowy tego bloku. Natomiast w tej chwili skoncentrowaliśmy się na budowie morskich farm wiatrowych. Posiadamy koncesję na możliwą moc do wybudowania 1200 MW. I w tym roku rozpoczęliśmy pracę, w ubiegłym roku już w tej chwili kontynuujemy, prace związane z uzyskaniem pozwolenia środowiskowego. Po uzyskaniu pozwolenia środowiskowego, jakieś następne 2 lata byśmy potrzebowali na uzyskanie pozwolenia budowlanego i wtedy ruszamy z inwestycją. Jest to inwestycja, którą na dzień dzisiejszy można by szacować na około, powiedzmy, do 12 miliardów złotych, a więc jest to naprawdę potężna, bardzo duża inwestycja w bardzo nowoczesne formy wytwarzania, w źródła całkowicie ekologiczne. To jest właśnie ten kierunek, który w tej chwili widzi Orlen w energetyce. Na zakończenie pierwszego dnia szczytu tradycyjnie odbyła się uroczysta gala, podczas której już po raz 5 zostały wręczone statuetki Bursztyn Polskiej Energetyki. Jedna z nich została przyznana prezesowi Danielowi Obajtkowi. Odebrał ją dyrektor Jarosław Dybowski za działalność Orlenu w obszarze energetyki. Teraz o podpisanym przed kilkoma dniami w Warszawie porozumieniu. Z jednej strony spółka z naszej grupy kapitałowej Orlen Paliwa, z drugiej PKP Cargo, państwowy przewoźnik towarowy. Oba podmioty są największymi przedsiębiorstwami w swojej branży. Spółka Orlen Paliwa wykorzysta swoje zasoby, wiedzę techniczną oraz możliwości operacyjne dla wsparcia logistycznego PKP Cargo. Jest to bardzo duży krok w rozwoju tych dwóch firm. Jako przedstawiciel zarządu PKN Orlen złożyłem dzisiaj gratulacje zarządom tych dwóch spółek. Jestem przekonany, że
ta współpraca będzie się rozwijać. Efektem naszego listu ma być wspólna umowa współpracy, dostawy paliwa, które dla nas jest istotnym elementem kosztowym, czyli jego optymalizacja w obszarze ilości nabywanych paliw i ceny jego, ale również dostawy, logistyki tego procesu, który pozwoli również też lepiej wykorzystać posiadany zasób lokomotyw spalinowych, które stanowią mniej więcej połowę naszego parku. Dla nas może to oznaczać zmniejszenie kosztów przewozowych dla PKP Cargo, tak naprawdę zwiększenie wolumenów przewozowych, a także jeszcze pełniejsze wykorzystanie infrastruktury logistycznej posiadanej przez PKP Cargo. Orlen Paliwa ma 17 baz magazynowych z paliwami oraz 7 własnych terminali LPG, w tym jeden morski. Sieć sprzedaży obejmuje teren całego kraju. PKP Cargo dysponuje prawie 2,5 tysiącami lokomotyw i ponad 60 tysiącami wagonów. W Domu Technika odbyła się gala podsumowująca najważniejsze wydarzenia i inicjatywy w Płocku i regionie w 2018 roku. Głosy oddawali czytelnicy, a Orlen był partnerem strategicznym plebiscytu. To była 12. edycja organizowanego przez Tygodnik Płocki plebiscytu. Rozgrywa się on w 4 kategoriach. Inicjatywy społeczne i gospodarcze, kultura, sport i turystyka oraz w regionie. Kapituła, w której skład wchodzą m.in. najwybitniejsze lokalne postaci w każdej z wymienionych dziedzin, nominuje 10 wydarzeń w każdej kategorii, a z nich czytelnicy wybierają zwycięzców. Tygodnik pisze i zajmuje się tym, co w mieście i co w regionie, co w powiecie płockim, sierpeckim, gostynińskim. Także cieszę się, że 12 raz możemy tu się spotkać. Jesteśmy już po najważniejszych rozstrzygnięciach. Pytanie, czy sypnęło niespodziankami? Nie, wydaje mi się, że zarówno wśród tych 10, jak i wśród tych 4 są godne wydarzenia, które no, trzeba podkreślić, że cieszę się, że czytelnicy tak właśnie głosowali. W kategorii inicjatywy gospodarcze i społeczne najwięcej głosów od czytelników uzyskała inicjatywa PKN Orlen i Płockiego Wopru Bądź bezpieczny nad wodą. Okolicznościowy Miedzioryt odebrał w imieniu koncernu członek zarządu do spraw rozwoju Zbigniew Leszczyński. Cieszymy się, że mieszkańcy Płocka, a przede wszystkim czytelnicy Tygodnika Płockiego dostrzegli te inicjatywy, które realizujemy na rzecz społeczności lokalnej i mieszkańców Płocka. Rzeczywiście z wielką dumą należy przyznać, że to, co robimy na zakresie poprawy bezpieczeństwa dla mieszkańców Płocka, wypoczywających i chcących nauczyć się pływać, czyli współpraca nasza z Woprem, osiągnęła apogeum, czyli uzyskaliśmy najwyższe wyróżnienie w oczach mieszkańców, z czego się bardzo cieszymy. Ta szeroka oferta została skierowana do mieszkańców, spotyka się z różnym uznaniem zarówno grup wiekowych, różnych grup społecznych, ale przede wszystkim tego typu plebiscyty, takie podsumowanie roku, chociażby 2018 roku, pokazuje, jak chociażby dużo tych inicjatyw było realizowanych. Zresztą sam redaktor naczelny Tygodnika Płockiego przyznawał, że tych inicjatyw było sporo w ubiegłym roku, że było ciężko wybrać nawet te najważniejsze, najtrafniejsze. Wśród nagrodzonych osób podczas gali są także sami czytelnicy. Ci, którzy wyślą najwięcej kuponów lub SMS-ów w głosowaniu, otrzymują wiele nagród, w tym te główne. Karty paliwowe, ufundowane przez naszą firmę, wręczył Zbigniew Leszczyński. 6 dzień kwietnia jest obchodzony na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju. Z tej okazji w Orlen Arenie powstała strefa sportu, gdzie czekało wiele atrakcji dla całych rodzin, a dzięki wsparciu Orlenu w strefie pojawili się goście z Orlen Teamu. Daniem głównym był mecz Orlen Wisły Płocka z Azotami Puławy w półfinale Pucharu Polski. Orlen Arena tym razem stała się miejscem zabaw i swawoli, a to za sprawą kilku stoisk zlokalizowanych wokół hali. Każde z nich ze sportową atrakcją związaną nie tylko z piłką ręczną. Podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Sportu dla Rozwoju i Pokoju gośćmi byli zawodnicy Orlen Teamu Marek Dąbrowski i Jacek Czachor. Nie pamiętam życia bez sportu, dlatego można powiedzieć, że kibicuję takim dniom, wszelkim inicjatywom. Jesteśmy szczęśliwi, że jesteśmy tu na stadionie Orlen Wisły Płock, że będziemy mogli zacząć tutaj właśnie pucharowy mecz. No i mogliśmy się tutaj też bawić z młodzieżą. To dla nas było szczególnie też fajne. Sport właściwie powinniśmy uprawiać codziennie, sportem żyć. Sport nam daje to, że później i lepiej nam w życiu i w pracy, uczy nas charakteru. No i życia codziennego, także cieszę się, że tutaj jest taki parkour na hulajnogach, dzieciaki uprawiają sport na rowerach, to akurat coś blisko mojej dyscyplinie sportu, no i to jest wspaniałe.
Okazuje się, że Jacek Czachor, choć dużą część życia poświęcił dla sportów motorowych, jest także zaznajomiony z innymi dyscyplinami. Ja jestem z Warszawy, mieszkałem na Mokotowie i chodziłem na Warszawiankę. I często bywałem na meczach, bo piłka ręczna mi się zawsze podobała, zawsze była na styku i podobało mi się, że jest walka. Liczę na to, że dzisiaj wygramy tak jak 3 dni temu, awansujemy do finału, no i zdobędziemy i finał Pucharu Polski, no i Mistrzostwo Polski. Obaj zawodnicy Orlen Teamu symbolicznie rozpoczęli spotkanie Orlen Wisły Płock z Puławskimi Azotami od pierwszego podania piłki. Potem była już sportowa rywalizacja profesjonalnych szczypiornistów, a Prym praktycznie przez cały mecz wiedli gospodarze. Efektem zwycięstwo 28-24 i awans do finału Pucharu Polski. It was a good fight for us. We know that Puław is a good team and we should kill them when we had the chance. We opened a few goals, but then we let them like the game, you know. They start to come back, we make some mistakes, they make fast breaks, and it was only 2, almost close to the end of the game. It was a tough match, but important that we took this victory, and now we go to the finals. A bit of rest. And let's focus on this game, on the final and in the final of the league also. Finał odbędzie się w Arenie Poznań 12 maja, a przeciwnik jest ten sam od lat. Kieleckie Vive. Przypominamy, że do 26 kwietnia trwa w naszej firmie badanie zaangażowania i satysfakcji. Kto jeszcze nie wziął udziału w badaniu, które jest anonimowe, zachęcamy. To wydanie naszego programu dobiegło już końca. Kolejne studio Grupy Orlen oczywiście za tydzień. Zapraszam. Do zobaczenia.